Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie dzięki uprzejmości kolegi Maćka, a dokładnie jego żony, bo to ona jeździ tym samochodem, mamy możliwość przetestować Lexusa LS400 z roku 97. Wielki, ciężki wóz, topowa limuzyna Lexusa z tamtych lat. No nie wiem jak to zrobić, może porównamy po prostu ten wóz do BMW E38 z tamtych lat. Najlepiej do wersji 740i, bo to też V8 i podobne moce, chociaż BMW troszeczkę mocniejsza. Wóz w bardzo dobrym stanie, nie widać tutaj nigdzie na nim rdzy. Jak się dobrze przyjrzeć, to w sumie nawet purchelka nigdzie nie ma. Jeśli chodzi o dane techniczne, no to byłem na kilku stronach i na każdej stronie jest dosłownie co innego, więc wybrałem taki pośredni. No i zaczynamy porównanie. Jeśli chodzi o długość, to Lexus ma 4995 mm długości, a BMW 4984. Szerokość Lexusa to 1830 mm, a BMW 1862, czyli jest troszeczkę szersza. Wysokość Lexusa to 1440 mm, a BMW 1435, czyli bardzo podobnie. Rozstaw osi. Lexus 2850 mm, BMW 2930. Rozstaw kół przednich 1575 kontra 1552, czyli Lexus troszkę szerzej. Jeśli chodzi o koła tylne, to Lexus ma taki sam rozstaw jak kół przednich, a BMW ma troszeczkę szerzej z tyłu, bo 1568 mm. Współczynnik oporu powietrza mają identyczny, a jeśli chodzi o średnicę zawracania, to Lexus ma 11,4 metra, a BMW troszkę gorzej, 11,6. Jeśli chodzi o napęd, to Lexus jest wyposażony w czterobiegową skrzynię iSina, a BMW z tamtych lat była wyposażona w pięciobiegowy Steptronic. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywało. Podnieśmy maskę, opowiemy coś o silnikach w obu autach. Jak to się robi? Tu. Chodźmy do przodu. Super rozwiązanie do otwierania maski w Lexusie widzę jest, bo ten uchwyt, nie wiem jak to nazwać, do otwierania maski w Lexusie jest tutaj po środku i podnosząc maskę, wkładając rękę pod spód, od razu mamy go pod ręką. Jednostka napędowa Lexusa to 1UZFE. O pojemności 3969 cm sześciennych, a BMW miała M60B40 o pojemności 3968, już nie pamiętam dokładnie, ale bardzo podobne. Oczywiście ustawienie silnika w obu modelach takie samo, wzdłużne. Jeśli chodzi o moc, to BMW ma 286 koni. A Lexus ma 264 konie. Moment obrotowy Lexusa to 366 Nm, a BMW 400 Nm. Przyspieszenie fabryczne Lexusa do sety to 7,7 sekundy. Maska nam się zamknęła. Tak podaje producent oczywiście. A BMW 7 sekund. Też to są dane producenta. Tylko należy przypomnieć, że M60B40, które testowaliśmy, robiło do sety 8,1 sekundy, a 80-140 też robiło 8,1 sekundy. Także dzisiaj porównamy sobie takie egzemplarze już troszeczkę wysłużone, bo to przecież 97 rok. Prędkość maksymalna Lexusa według fabryki 241 na godzinę, a prędkość BMW 250. Spalanie Lexusa w mieście według producenta to 12,4 litra, a BMW 19,5. Cykl pozamiejski Lexus 9,4, BMW 9,3, a cykl mieszany Lexus 10,7, a BMW 13 litrów. To wszystko dane producenta. A sama właścicielka mówi, że cykl miejski to jest 17 litrów, cykl mieszany to jest około 13 litrów, a na trasie przy dość spokojnej jeździe potrafi zejść ciut poniżej 11 litrów. Czterobiegowy automat iSina
w Lexusie kontra 5-obiegowy Steptronic w BMW E38. Tyle z danych technicznych na sucho, obejrzyjmy teraz samochód. Wiatr jest duży dzisiaj, a teleskopy maski chyba są wysłużone, bo jak mocniej zawieje, to mi się maska zamyka. Tutaj jakiś liść mamy, wyrzućmy go. Z ciekawszych rzeczy tutaj pod maską to mamy ramiona wycieraczek podwójne. Tutaj też? Nie, tu jest pojedyncza, tylko od strony kierowcy jest podwójne. Akumulator z przodu, dosłownie jak w mojej suprze. A, chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj jest pasek rozrządu, a nie łańcuch. Zawieszenie z możliwością regulacji wysokości. Tutaj mamy takie nakładki jak w E38. Na amorki. Chyba wszystko pod maską jest ok, na miejscu. Każda śrubeczka, każda spinka, wygłuszenie. Tutaj mamy jakieś naklejeczki. O proszę, nawet rozpisane jak pasek ma iść, klinowy. Fajne rzeczy, podoba mi się to w japońskich autach. Maska strasznie ciężka. Zamknęło się, zamknęło. Reflektory przednie ze spryskiwaczami. Z przodu mamy zaciski aluminiowe, czterotłoczkowe. Nie wiem, czy nie są takie same jak w mojej suprze. Tarcza 300 mm, czyli dość mała. Szkoda, że nie ma tutaj oryginalnego koła, ale na pewno na tych kołach jest dużo większy komfort. Z tyłu mamy tarczę, no mniej więcej podobnej średnicy, ale zacisk to już monoblok, a nie aluminiowy, czterotłoczkowy. Pod klapką mamy... Nie mamy nic. Ciekawe, jak się klapka otwiera. Tutaj mamy przycisk od otwierania klapki. Otworzę drzwi, bo on się tak nagrzał, na słońcu stał, że ja tu nie wytrzymam w nim. Niech się trochę przewietrzy. Pod klapką nic specjalnego. Korek i informacja. Premium Unleaded Fuel Only, czyli pewnie chodzi o bezołowiową. Podoba mi się taki szczegół w szybach, bo tutaj mamy taką kropeczkę i jak odsuwamy szybę, to tu jest prowadnica i z tej strony też jest prowadnica i to jest prawdopodobnie po to, żeby ta szyba porządnie dolegała do uszczelki i żeby w środku było cicho. Spore lusterka zewnętrzne, bardzo fajnie, podoba mi się to. Idziemy do bagara, jak się bagażnik otwiera, a albo kluczykiem, albo pewnie ze środka, jak to w Japońcach. Tak, otworzył się. Czy bagażnik jest duży? O, jak sobie poskrzypuje. No, bagażnik, oddalmy trochę. Spodziewałem się, że będzie głębszy, bo kończy się mniej więcej tutaj. A siedzenia kończą się tutaj. A wiecie, dlaczego tak jest? Tutaj jest bak paliwa schowany za tylnymi siedzeniami i dlatego ten bagażnik w środku wydaje się mniejszy niż na zewnątrz. A z tej strony co to jest? Zestaw narzędzi. Pod podłogą mamy lewarek, koło zapasowe dojazdowe, jakieś tam klucze, trójkąt ostrzegawczy. A tutaj? A tutaj nie ma nic oprócz rączki do zamykania. Nie sprawdziłem, czy się bagażnik dociąga. Jeszcze raz. Powróćmy. No nie, nie dociąga się bagażnik. Trzeba go trzasnąć. Z tyłu szyby przyciemnione mocno, ale to pewnie nie fabryka. No nie, tak mi się wydaje. Usiądźmy, zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tyłu. Fotel ustawiony przedni pode mnie, 1,90 m wzrostu. No i muszę wam powiedzieć, że tutaj jest więcej miejsca niż w E38 z tyłu. Bo jak w E38 ustawię fotel pod siebie, to praktycznie nie jestem w stanie tutaj wsiąść. Boczki drzwi skórzane, z taką marszczoną skórą, podobnie jak w Mercedesie. Elektryka szyb, popielniczka z zapalniczką, no proszę. Co my tu jeszcze mamy? Nie ma żadnych grzanych stołków? Nie ma grzanych stołków w Lexusie. Zagłówki tak wyciągane. Podłokietnik. Jednak są grzane stołki, proszę. Fajne rozwiązanie w podłokietniku. I cup holdery mamy dwa. No niespotykane rozwiązanie, podoba mi się.
Fajny ten samochód jest, jeśli chodzi o kwestię zniszczenia. Jest w ogóle niezniszczony, zobaczcie, przedni fotel. Trochę tylko pognieciony, ale w ogóle nic nie jest poprzecierane, nic nie jest podarte. Podłokietnik też w super stanie. Lampeczek mamy za to sporo po tej i po tej stronie. Ale jajca, patrzcie, jak się otwiera lewe drzwi, to tylko z lewej strony się lampeczka zapala, tak? A z prawej? Fajne rozwiązanie, niespotykane. Przednie drzwi, skóra tak samo jak z tyłu, podłokietnik skórzany. Regulacja szybami, tutaj mamy pamięć foteli i pasy, regulacja elektryczna, W38 z tego co pamiętam też była elektryczna, tylko tam nie było oddzielnego przycisku, tylko jak się przesuwało fotel do przodu i do tyłu, to wtedy pasy automatycznie jeździły góra-dół. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Dywaniki z logiem Lexusa, fotel, regulacja chyba we wszystkich płaszczyznach, przód, tył, tutaj mamy zagłówek elektryczny, a to, a lędźwie, wypchane, schowane. Tutaj już widzieliśmy otwieranie klapki paliwa oraz bagażnika i mamy tutaj też kluczyk, którymi możemy zamknąć możliwość otwierania bagażnika, tak mi się wydaje. No tutaj to standard, jakieś halogeny, lusterka, hamulec ręczny jak w Mercedesie. Dalej mamy, to jest chyba jakieś aftermarketowe. Tak, to pewnie będzie do tego transmitera, co tutaj jest. Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej. Tempomat. Tutaj mamy przyciski do sterowania skrzynią biegów. Tutaj chyba jest normal, a tu power. Tutaj możemy sobie regulować wysokość zawieszenia. A tutaj jest shift lock override. Ciekawe, co to jest. To jest chyba po to, że jak zblokujemy skrzynię na jednym biegu, to ona nam nie zmieni biegu. Oczywiście poprawcie mnie, jeśli się mylę. Kontrola trakcji. Spryskiwanie przednich reflektorów jest oddzielne. Patrzcie, można z przycisku naciskać i pryskać reflektory. Podgrzewane fotele przednie, tak jak i kanapa tylna, jak już widzieliśmy. Tutaj mamy mnóstwo przycisków. No typowo auto, typowo robione dla Amerykanów. Zresztą ten samochód, wszystko tutaj dookoła mi przypomina, że on jest amerykański. Może wyłączmy na razie światełko, żeby akumulator nie padł. Jeśli chodzi o daszki, to chyba największe lustro, jakie widziałem. W daszku szyberdach, szklane oczywiście. Tutaj mamy przyciski do otwierania dachu. Lusterko wsteczne, ściemniające, samo ściemniające. Do czego jest ten przycisk? Nie mam pojęcia do czego. Ale chyba tak, bo tutaj ma kropeczkę z czujnikiem. Kiera w bardzo dobrym stanie. W ogóle te materiały tutaj są takie miłe w dotyku. Wszystko jest mięciutkie na bokach, na drzwiach. O, tutaj mamy oddzielny nawiew na szybę. A tutaj mamy tunel do tego nawiewu. Tu mamy schowki jakieś. Dwa. O proszę. Zmieniara w schowku. Obok tutaj jakiś mały schowek na płyty, powiedzmy. A na dole mamy drugi schowek. Z płytami i dużo większy niż ten wcześniejszy. O, tutaj coś wstaje. Na słońcu widocznie musiał stać, bo decha trochę się wypaczyła. Ale ogólnie, bo obcuję z tym samochodem od wczoraj, to jest bardzo dobrze wykończone, wszystko jest dobrze poskładane, nic tutaj za bardzo nie skrzypi. Najwięcej to skrzypię ja, jak się poruszam na fotelu, w sensie skóra. No i tutaj małe rozczarowanie, bo mam wrażenie, że w E38 jest troszeczkę więcej miejsca z przodu, chociaż w Lexusie jest więcej miejsca z tyłu. No i ciężko mi znaleźć pozycję za kierownicą. Fotel mam opuszczony w tej chwili najniżej jak się dało, a siedzę wysoko po prostu. Zobaczymy, jak to będzie w czasie jazdy, czy nie będzie przeszkadzać, bo dziwnie się tutaj siedzi. Jestem przyzwyczajony w takich limuzynach, że się siedzi prawie na podłodze. Nawet jeśli chodzi o miejsce nad głową, to jest go tak troszkę mniej niż w E38. Tak wygląda kluczyk. Tak wygląda pilot. Typowo amerykański. Lock, unlock. Tutaj mamy panik. Pewnie. I fajny breloczek w klimacie. Przekręćmy kluczyk w stacyjce. No proszę, jeszcze nie przekręciłem kluczyka, a już kierownica mi się sama opuściła. Zobaczcie, jak tu fajnie wyglądają zegary, jak włączymy zapłon. Zapalają się wskazówki, a dopiero później cała decha.
uruchommy auto. Znowu wszystko zgasło. Najpierw wskazówki, a później dopiero deska się zapaliła, licznik. Mimo że auto stało całą noc, to jest zimny silnik, to nie czuć najmniejszego drgnięcia. Wzorowo pracuje motor. Ciekawe, czy go trochę słychać. Bujnijmy go delikatnie, bo jest zimny. Z przodu słychać tylko V8, z wydechu nie słychać nic. I obawiam się, że to tak będzie, że tego wydechu nie będzie słychać. No bo ten samochód ma być cichy. Później jak wrócimy i będzie nagrzany, to nagramy soundchecka. Spróbuję postawić z tyłu kamerę. Będzie go można wyżej wkręcić. Zobaczymy, czy będzie cokolwiek brzmiał. No dobra, chyba starczy na razie oglądania wnętrza. Nie będziemy przedłużać. Jedziemy się przejechać. Zobaczymy, jak się tym jeździ, jak to się prowadzi. Jeszcze zerknijmy pod spód, jak wygląda tutaj dyfer. W ogóle w sumie go nie widać, ale dwa wielkie kominy są po jednej i po drugiej stronie. Z tego, co wyczytałem, to ten samochód był projektowany od zera. Tutaj wszystkie rzeczy były zaprojektowane od zera, nie były przenoszone z innych Lexusów ani Toyot. I podobno Japońcy wydali $1 miliard na projekt tego auta, na testy i na wszystko. Także powinno być dopracowane idealnie. Z półobrotu dosłownie odpala. A, kamera tu jest. Taka sama jak u mnie w Toyocie. No niestety kamerę musimy odłączyć. Może na baterii trochę pociągnie, bo musimy podłączyć Race Logica. Race Logic na szczęście działa, ale nie miał wyjścia, bo przecież kamera musiała działać. Co my tu mamy? Cup holder mamy taki fajny, wysuwany. Bardzo fajne rozwiązanie. Kubeczek sobie stawiamy tutaj, mamy go pod ręką. Podłokietnik. O kurde, proszę. Telefon, jak go się wyciąga? Tu trzeba nacisnąć ze znaczkiem Lexusa. Fajnie. Ciekawszy niż w E38. A tu co jest? Tu mamy nawiew, klimatyzowany schowek? A nie, proszę, tu jest takie przejście. Tutaj wylatuje powietrze, wpada tutaj i dochodzi nam do kratek z tyłu. Rozumiem. Czy schowek jest dwustopniowy? Tak, proszę, jest dwustopniowy. Tutaj mamy jeszcze drugi głęboki schowek. Fajne rozwiązanie. Paliwa nie mamy w ogóle, więc na początek jedziemy zrobić 0-100 za dwa razy. Nie będziemy go męczyć, bo to staruszek. I no i jedziemy na zatankować i zobaczymy, jak to się prowadzi. Wrzucam kamerę na głowę i lecimy. Klimka działa bardzo dobrze, aż za dobrze, bo mi dmucha na głowę moją spoconą. Opuśćmy tutaj te nawiewy albo zamknijmy w ogóle ten. Tutaj mamy pootwierane. Klima oczywiście dwustrefowa. Temperatura dla kierowcy i temperatura dla pasażera. Automatyczna. Podgrzewanie szyby przedniej to jest? Podgrzewanie tylnej? Nie, to nie jest podgrzewanie. Tak, to jest coś takiego, że jak naciśniemy, to wszystko się przełącza na odmrażanie szyby i tutaj nawiewy wszystkie się przełączają. Dobra, nie chcę tego. Wrzucamy wsteczny. Noga z gazu. Noga z hamulca, nie z gazu. I auto od razu jedzie. Konwerter zdrowiusieńki chyba. Od razu rusza i to tak dynamicznie naprawdę. Nie zastanawia się. Czujników parkowania nie ma w tym samochodzie. Właśnie sobie zdałem sprawę. Takie trochę niedopuszczalne, jeśli chodzi o limuzynę tej klasy. W ogóle tutaj jest przycisków, jest nawalone dużo. Tylko że te przyciski są praktycznie wszystkie od radia. Tak biednie trochę jest w tym aucie. Ono jest dobrze wykończone. Wygodnie się tutaj siedzi. Tylko że tak trochę biednie po prostu. Jeśli chodzi o przyspieszenia do sety, to pewnie będą kiepskie, bo już zauważyłem, że strasznie długie biegi są. W sumie 4 biegi są tylko, więc muszą być długie. Zaraz zobaczymy, jak to skręca. No, mordo, jedziesz? O, dobrze, trzeba było nie wrzucać już tego kierunkowskazu. Strasznie długi magiel. Patrzcie, o tyle skręcam kierownicę
i on prawie nie skręca. Teraz już rozumiem, jak ktoś mówił, że BMW-ki są takie bardziej usportowione. Nawet seria 7, która jest limuzyną, no to dużo inaczej kierownica reaguje. Tutaj to się jedzie, tutaj to się płynie jak pontonem w tym aucie. Bardzo szybciutko się nagrzewa. Już ma prawie temperaturę roboczą. No i muszę powiedzieć, że wszechobecna cisza jest w tym samochodzie. Mimo, że ma ponad 20 lat, to super, naprawdę. Żadnych uszczelek nie słychać, nic, żadnych wiatrów świszczących. Dojeżdżamy do ronda. Zaraz zobaczymy, jak się przejedzie przez rondo, bo to kolumbryna, że tak nazwę. Ciężki ten samochód jest, wiecie? BMW mniej więcej ta sama waga, troszeczkę lżejsza chyba od tego jest, a auto... A Lexus prowadzi się dużo ciężej. Naprawdę trzeba się nakręcić tutaj, żeby skręcić. Układ kierowniczy jak w Kamazie. To znaczy, on dobrze reaguje, nie ma tu żadnych luzów i tak dalej, ale już widzę, że ten samochód nie zachęca do sportowej jazdy. O, dopiero nam się kontrolka zapaliła od rezerwy. Jedziemy, zalejemy, wlejemy ze 300. Zobaczymy, jak w ogóle się wskazówka podniesie, bo przecież tutaj zbiornik, z tego co wyczytałem, to jest 85 litrów. Także przy spokojnej jeździe po trasie, jakby spaliła dyszkę, to można by zrobić ponad 800 km. Jakby spaliła, jakby spalił, bo to jest Lexus. Opuszczone mamy auto. Weźmiemy tutaj power. To pewnie będzie od skrzyni biegów. Powinna troszeczkę wyżej biegi zmieniać. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Kontrolę trakcji od razu sobie wyłączmy. Tutaj nam się zaświeciły dwie kontrolki na desce. ECT PWR, czyli to samo co na przycisku, i obok TRC, czyli Traction Control Off. No dobra, jedziemy. Troszkę za wysoko się tutaj siedzi moim zdaniem. Szkoda, że nie można fotela opuścić dalej. Kierownicę mogę sobie minimalnie wyregulować. Płynie się tym autem, naprawdę wygodny wóz. Dobrze wykończony i wygodny. Skręcamy w lewo. Naprawdę trzeba się nakręcić, żeby skręcił ten samochód. On nie pozwala jeździć szybko. Myślę, że jakby człowiek chciał nim gdzieś polecieć szybko po zakrętach i tak dalej, to ten układ kierowniczy, to zawieszenie, które jest miękkie bardzo i się przechyla ten samochód, nie pozwoli zrobić tego samego co w E38. Robimy pierwszą próbę. 0-100, póki mamy mało paliwa. Nie będziemy porównywać może do fabrycznych osiągów, tylko do E38, które testowaliśmy. Lewa noga na hamulec, troszeczkę gazu, żeby się napięły napędy. No i startujemy. O, koła zabuksowały przez chwilę. Przy 6000 zmieniła bieg. Seta. 8,7. Troszkę koła na początku zabuksowały, a E38 miało 8,1 besta, pamiętam, czyli tutaj jest troszkę gorzej, no ale ciut mniejsza pojemność, ciut mniej koni i ciut mniejszy moment obrotowy. O, tory mamy, zaraz zobaczymy, jak to się zachowa po przejeździe przez takie nierówności. Nic nam nie jedzie, nic. Dobra, ruszamy, cisza. Kurde, opony praktycznie tylko. Nic tam nie było słychać. Fajnie. Lecimy dalej. Bardzo długie biegi. Jak się wciska gaz, tak nawet do połowy, to on nie redukuje. On cały czas jedzie na tym biegu. I to jest kolejna rzecz, która mówi nam o tym, że to jest samochód przeznaczony do toczenia się, do spokojnej jazdy, do dostojnej jazdy, do przemieszczania się z punktu A do B. Bardzo spokojnie, płynnie. Zmusza po prostu człowieka do tego. Jesteśmy w takim tunelu z drzew. No i posłuchajmy, czy on brzmi w ogóle.
No muszę wam powiedzieć, że wydechu to tutaj prawie w ogóle nie słychać. Ewentualnie V8 i brzmi bardzo podobnie do E38. Dźwięk silnika jest bardzo podobny do E38. No kurczę, ale się trzeba nakręcić tutaj. Jedziemy na tą lepszą nawierzchnię, żeby koła nie zabuksowały i spróbujemy zrobić jeszcze jeden start, bo ja nie chcę tego męczyć, bo to jest staruszek i tutaj na pewno żadnych rekordów nie będzie. Dlatego wrzucę was teraz na licznik, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na liczniku, jak on powoli podnosi ten samochód, ten obrotomierz strasznie powoli wstaje. I sobie zobaczycie i od razu jedziemy zatankować, no bo ja nie wiem, na ile tu jest rezerwa, a ten wskaźnik już prawie leży, już prawie dotyka. Dojeżdżamy na miejsce, momencik, muszę się równo ustawić, nic za mną nie jedzie, z przodu też nic nie jedzie. Ryslodzik się odkleił, przyklejam z powrotem. No i startujemy. Jesteśmy na drive'ie. No dobra, napinamy napędy. I ogień. Nie było buksowania tym razem. Jest. Stówka. Szybko poszło. 8.1, no proszę. Identyczny czas jak E38, które jest troszkę mocniejsze. Fajnie Lexus jedzie. Jedziemy teraz na stację benzynową zatankować i sprawdzimy 80-140, bo to też do porównania zrobimy do E38, które miało czas taki sam jak do sety, czyli 8.1. Dla potwierdzenia, tylko ostrość niech mi złapie. 8.1. 0-100, a producent podaje 7.7, jak dobrze pamiętam, więc w sumie wcale nie jest tak źle, tym bardziej, że to auto ma ponad 20 lat i ma 201 678 km przebiegu. Bardzo komfortowy samochód, zawieszenie wielowahaczowe robi robotę, płynie się tym samochodem, nie jedzie, cisza w środku. Jeśli chodzi o motor, no to trzeba na niego troszeczkę poczekać. Nie ma takiej reakcji szybkiej jak w W38. Ale ogólnie super alternatywa. Jak ktoś znajdzie taki samochód w dobrym stanie, no to polecam. Ciekawe, jak to gaz przyjmuje, jeśli też ktoś chciałby zamontować. No i właśnie zauważyłem, że najszybciej działające pompowanie lędźwi, z jakim miałem do czynienia, dosłownie sekunda i pęcznieje fotel. I tak samo w drugą stronę. W 38 to trzeba było czekać kilka sekund, aż te plecy się tam napompują, a tutaj to jest pyk i już. Psiknę jeszcze na szybę, to zobaczycie, jak fajnie pracują te ramiona wycieraczek. Widzicie? Podwójne ramię jest. Jeszcze sobie tutaj kliknę, bo jak wyłączę zapłon, nie wiem, czy prąd nie zginie. Chcę zobaczyć, ile tu było. Gdzie to jest, no? 0.181, 0.641 to są besty z dnia dzisiejszego. Na razie. I ustawimy 80-140 od razu. No i zobaczcie, ile mamy paliwa. No, prawie nie mamy paliwa już. Idziemy zatankować, wlejemy za 3 paki, zobaczymy, co tu się stanie. 45 litrów weszło za 300 zł. No to powinniśmy mieć około pół baku teraz. Zobaczmy, znając życie, wskazówka od razu nie wstanie, bo ja w Japońcach wstaję tak powoli. Uruchommy motor. O proszę, pomyliłem się. Od razu wstała, no ładnie. 45 litrów weszło i mamy jeszcze z ćwiartkę baku, troszeczkę więcej do pełnego, czyli tam rezerwa musi być naprawdę potężna w takim razie. Ten samochód podobno podbił rynek amerykański, no bo Amerykanie to lubią takie wielkie, przestronne limuzyny z V8-kami, bo podobno był bardzo tani w porównaniu na przykład do Mercedesa S-klasy albo do BMW-ki, dlatego tak dobrze się sprzedawał w Stanach. Zrobimy teraz teścik 80-140, żeby mieć co wpisać do tabelki. Na liczniku mamy w tej chwili 70, a na RaceLogicu 66. Myślę, że to będzie odpowiednia prędkość. Może na troszkę zwolnić jeszcze.
Tutaj nie można chyba manualnie zmieniać biegów z tego co widzę, więc po prostu zrobię kickdowna, nie ma innego wyjścia. Już prostuję wóz. 3, 2, 1, ogień. O kurde, ale zredukował. Na dwóje. Stuwa. 120. 130, ale 140. Już mówię. 8,3 sekundy, czyli no tyle samo prawie co E38. W sumie to jest konkurent E38, więc nie może odstawiać. Myślę, że Japońcy wiedzieli o tym właśnie i dlatego jeździ podobnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, póki mamy możliwość, albo nie. Odczekajmy chwilę, niech się przechłodzi. Jadę bez gazu, zwalniam. Paliwa mamy więcej. O właśnie, gdyby tego paliwa było mniej, to na pewno pojechałby lepiej. No to zobaczcie, mniej koni, mniej niuta, a jeździ tak samo jak E38. Dobra, teraz mu zmniejszę jeszcze prędkość i teraz kickdown. Dwuja, truja, bardzo ładnie skrzynia zmienia biegi. 120, 130, 140. O, teraz było gorzej, 8,7. No ale pierwszy pomiar mamy, 8,3, możemy go zaliczyć. Tutaj mamy takie dwa ostrzejsze zakręty, spróbujmy je przejechać troszkę dynamiczniej, oczywiście bez przesady. Boże, skręć tylko. Och ty w mordę. Ale się przechyla. Bałem się, naprawdę się bałem. Jeszcze jeden zakręt. Prędkość 8 dyszek. No nie, w tym momencie mogę uznać, że BMW E38 to jest sportowy samochód w porównaniu do tego i nie ma znaczenia, czy jeździliśmy z silnikiem 3-litrowym dieslem, czy 4-litrową benzyną. BMW się prowadzi majstersztyk w porównaniu do tego. To jest ponton. Tak jak mówiłem, no zachęca do spokojnej jazdy, do bardzo spokojnej jazdy. Gdzieś zgubiłem okulary na zakręcie. Telefon mi przeleciał z siedzenia pasażera na kolana i okulary gdzieś zniknęły. Muszę się na chwilę zatrzymać i poszukać, bo zaraz zapomnę o nich i potem będzie problem. Okulary znalezione, jedziemy do domu, bujniemy to po obrotach, postawimy kamerę z tyłu, zobaczymy czy cokolwiek słychać z tych wydechów, czy tutaj tylko silnik słychać z przodu. Mimo wszystko podoba mi się ten samochód, naprawdę wygodnie się nim jeździ, jest super wykończony, nic tutaj nie skrzypi, nie trzeszczy. Jak ktoś chce porządny wóz bez takiego mocniejszego zacięcia sportowego, tylko do takiego toczenia się, no to szczerze polecam, naprawdę fajnie. Na pewno jakby trochę zmienić zawieszenie jakieś, wyrzeźbić coś z amortyzatorami, ze sprężynami, wydechy może rozluźnić, to wtedy by i brzmiał i by jeździł troszkę lepiej. No ale esencja Lexusa by wtedy zniknęła. Nie wyobrażam sobie jakby to było, jakbym na przykład musiał szybko odbić kierownicą, bo nie wiem, ktoś by mi wyjechał z bocznej drogi albo coś bym chciał ominąć. Ciekawe jakby ten samochód zareagował. Myślę, że powolna jazda by tutaj ratowała, bo ja mam taki nawyk, że odbijam po prostu zazwyczaj, już kilka razy w życiu mi się tak trafiło, że ktoś mi wyjechał i zawsze się ratowałem nie kopiąc w hamulec i jadąc prosto, tylko omijając przeszkodę. I w tym samochodzie myślę, że byłoby ciężko tak zrobić. Trzeba byłoby przełożyć ręce na kierownicy. Race Logic odłączony, kamerę i transmitter podłączamy, zaświeciło się tu coś, motor rozgrzany, postawmy kamerę z tyłu, zobaczmy czy to cokolwiek brzmi. Wiatr mamy straszny dzisiaj, dlatego nam się maska zamykała, tam się nagrywa. Motor rozgrzany, no i próbujemy, moment, ostrość sobie ustaw porządnie. Autobus przejechał. O
no cisza się robi. Jak ten samochód zejdzie z obrotów, to się robi totalna cisza. Mam nadzieję, że coś tam słyszeliście z tyłu. Lexus wylądował na miejscu 49 z takim samym czasem jak E38 i Superb 190-konny. Ciut szybszy od Peugeota 206 GTI i od E46 325i. No proszę. Jeśli chodzi o czas 80-140, miejsce 32. Ciut wolniejszy od 740. I gdzie jest ten Superb? A, Superb przyspieszył troszeczkę. Co my tutaj mamy jeszcze obok? E61 525D. Wolniejsze, E46 325i wolniejsze. No kurde, Lexus wcale nie jest taki wolny. Dzięki za oglądanie. Tabelkę będziecie mieli w podpisie filmu. Jeśli uważacie, że zasłużyłem, to poproszę łapkę do góry. Cześć, trzymajcie się, do następnego filmu.